Bardzo serdecznie pragnę podziękować Konferencji Episkopatu w Polsce za tę solidarność, za dobre, ciepłe słowa, słowa otuchy, modlitwy, a w sposób szczególny także za tę pomoc materialną, humanitarną, którą otrzymujemy z każdej diecezji, otrzymujemy poprzez caritasy diecezjalne czy caritas centralny. Ta pomoc idzie także od indywidualnych osób, którzy łączą się z nami i którzy przekazują dar serca. To jest naprawdę wielkie wyrzeczenie i wielka ofiara naszych rodaków. Nie chciałbym, żeby poczuli się zmęczeni, ale Ukrainie, Ukraińcy, nie tylko nasi wierni Kościoła Rzymskokatolickiego, zauważają tę wielką pomoc, bardzo sobie ją cenią. I tutaj pragnę powiedzieć, że jeden mężczyzna, który znał mnie, że jestem z Polski, kiedyś na ulicy objął mnie i powiedział, że w ten sposób pragnę podziękować wszystkim Polakom za to, co robią dla Ukrainy.